Witam Państwa w czwartek 21 stycznia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu zuchwały napad na śludze w Łabędach. Najlepsi z najgorszych kierowców 2015 roku i przybywa nowych kamer. Czy nowe urządzenia zapewnią nam bezpieczeństwo? A na koniec zaproszenie do studia prasowego. Agnieszka Chlewicka-Bat, zapraszam. W centrum miasta przybywa kamer wchodzących w sieć miejskiego monitoringu. Urządzenia pojawiły się już na skwerze Doncaster i ruchliwym skrzyżowaniu ulic Toszeckiej ze Śliwki. Do systemu zostaną podłączone do końca marca, wtedy liczba urządzeń wyniesie 270. Docelowo pojawi się ich jeszcze więcej. 24 kamery zostaną zamontowane jeszcze w tym roku przy ulicy Błogosławionego Czesława. Obrazy z kamer trafią do kilku ważnych instytucji – policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice. Do co najmniej nietypowego zdarzenia doszło w Łabędach. 19-latek metalową pałką teleskopową steroryzował 59-letniego pracownika chroniącego mienie firmy remontującej śluzę na Kłodnicy. Następnie z pomieszczenia dyżurki napastnik skradł, uwaga, mikrofalówkę i czajnik bezprzewodowy. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o brawurowym rozboju policjanci rozpoczęli poszukiwania zuchwałego młodzieńca. Jedna z załóg policji spostrzegła podejrzanego, który na widok radiowozu rzucił się do ucieczki. Postępowanie prowadzi 4. Komisariat Policji w Gliwicach. Gliwicka Straż Miejska opublikowała ranking mistrzów parkowania roku 2015. Najlepsi z najlepszych to kierowcy, którzy w ostatnich 12 miesiącach wykazali się niezwykłą kreatywnością w łamaniu przepisów drogowych. Prezentujemy przykłady parkowania w bramach, na przejściach dla pieszych, uniemożliwiania wyjazdu z garażu czy posesji, a nawet parkowania w obrębie ronda. Jak co tydzień Telewizja Imperium realizowała program Studio Prasowe. Dziś gościem specjalnym był wiceprezydent miasta Gliwice Adam Neumann, który odpowiadał na pytania dziennikarzy. Lotniskowe pogotowie ratunkowe odlatuje z Gliwicy na stałe. W zeszłym roku, w październiku, prezydent Frankiewicz apelował do ministra zdrowia, żeby wtedy był Marian Zembala ministrem zdrowia, żeby tą bazę tutaj u nas zostawić. Już wiemy, że obecny minister podpisał pismo, że to już jest pewne, że baza zostanie przeniesiona do Gliwic, ale były też właśnie takie głosy oficjalne oczywiście, że modernizujemy lotnisko. Czy w związku z tym, że to pogotowie się przenosi do Katowic, dalej będzie ten plan realizowany? Tak, działania gliwickiego samorządu, jeżeli chodzi o modernizację, czy wręcz można powiedzieć budowę lotniska z nowym pasem betonowym, startowym, są niezależne od tego, co robi lotnicze pogotowie ratunkowe, bo tam to jest, jak wiadomo, sprawa oparta o śmigłowiec, który potrzebuje stosunkowo niewielkiego lądowiska, natomiast my myślimy, i to jest na etapie, no powiedzmy na razie, koncepcji, o wybudowaniu betonowego pasa startowego, więc stworzenia takiego lotniska miejskiego dla niewielkich samolotów odrzutowych, bo obserwujemy tendencje, może nie tyle nawet światowe, co europejskie. Na przykład w Czechach jest sporo już tego rodzaju lotnisk i one żyją, to znaczy nie jest tak, jak niektóre lotniska w Polsce zostały wybudowane i tam jest kłopot, żeby jakikolwiek samolot wylądował albo wystartował, bo nie ma pasażerów, nie ma chętnych. Jaka jest pana prezydenta opinia na temat przenosin bazy LPR do Katowic? Bo pojawiały się wątki merytoryczne i wątki polityczne. Zastanawiam się, który teraz, z nich jest bliższy prawdy. Nawet przeczytałem w jednej z gazet, że pojawia się wątek finansowy. No i on, to też jest polska specyfika, że właśnie kluczowy, ale on zwykle pojawia się na końcu. I właśnie może od tego zacznę. Przeczytałem i zapewne to jest prawda.
że teraz oto minister zdrowia poprzedni i jego następca, minister Radziwiłł, który podtrzymuje decyzję ministra Zembali o przenosinach, zaczyna szukać pieniędzy na bazę w Katowicach i zwrócił się do miasta Katowice o dofinansowanie. No więc najpierw są decyzje, a potem jest szukanie pieniędzy. No, ja uważam, że to powinno być co najmniej równolegle zwykle robione, tak? Jak mam pomysł, to powinienem wiedzieć, czym go sfinansuję. To jest mała kwota, bo szacuje się, że bodajże 6,5 miliona złotych ma kosztować baza katowicka. Oczywiście nie zapominamy o babciach, które dziś obchodzą swoje święto. Drogie panie, życzymy wam przede wszystkim zdrowia oraz pociechy z wnuków. Zapraszam jeszcze na sport i prognozę pogody na Dzień Dziadka. Życzę miłego popołudnia. Dzień dobry, Tomasz Czoik, zapraszam na sport. Piast Gliwice wkracza w kolejny okres przygotowań do rundy wiosennej. Niebiesko-czerwoni wylatują dziś na obóz do hiszpańskiego Alicante. Tam zmierzą się m.in. z ukraińskim Szachtarem Donieck. O szczegółach opowiadają szkoleniowiec Radosław Latal oraz napastnik Josip Barisic. Mamy tam świetne warunki do trenowania. Tutaj jest pełno śniegu, ciężko cokolwiek robić. Tam z kolei jest naprawdę idealnie. W Hiszpanii rozegramy 3 czy 4 sparingi z bardzo silnymi ekipami. Zresztą już niebawem sami się przekonamy. Czy takie mecze jak ten z Szachtarem Donieck to jest dobra okazja, żeby się sprawdzić przed rundą wiosenną? Tak, dla nas są to ważne mecze. Mamy 3 tygodnie do pierwszego meczu na Lecznej a ten sparing ze Szachtarem bude náš ostatní v Hispánii, takže tam už bychom měli hrát ten zespoł, co by měl hrát v Lečné. Jak dobrá je tvoje obecná forma? Jak bys ji ocenil? Jest ok. Trenujemy ciężko, każdego dnia. Mam nadzieję, że do końca przygotowań, do rundy wiosennej osiągnę 100% formy, jak i reszta mojej drużyny. Macie nowego napastnika? Na jakie pozycje by pan jeszcze potrzebował nowych zawodników? Tak, samozřejmě šukáme stoperu, uvidíme, včera zahrali dva, jeden Slovák, Josef Piaček a druhý tady byl Christian Ipsa, takže jednoho z těch dvou vezmeme sebou na obus. Děkuji paní za uwagę, do widzenia.